dzień, dobry wieczór. Jestem ponownie Starki, no i widzimy się w grze Salton Sanctuary. No i tak, dziś jesteśmy w miejscu, w którym ostatnio, dosłownie pod koniec odcinka, ginęliśmy. Głównie dlatego, że znalazłem tutaj tego gościa, jak sobie trochę łaziłem. Więc tak, stwierdziłem, że wam pokażę, proszę. I tak, pogadajmy po prostu z nim, po czym zobaczymy, no co dalej. I w sumie coś jeszcze takiego chciałem dodać. A, pamiętam już, o co chodziło z workiem ziemi, więc tak, tym też się zajmiemy. Po czym, co dzisiaj dalej będziemy robić, nie mam pojęcia. Ale tak, wykorzystałeś dar ode mnie do odkrywania i podbijania. Cieszę się, że mogłem wywrzeć wpływ na twoją podróż. Światło księżyca zawsze było moim przyjacielem. Teraz ciebie również mogę nazwać przyjacielem. I dostaliśmy jakieś dziwne nazwane ubranie. Niech światło... Światło, tak. Światło księżyca spowie twoje życie. Okej, dzięki i... Czyżby? Nie wierzę. Nie wierzę w to. Ogień i elektryczność gorsza. Święta magia i tajemna też gorsza. Cięższa, ale... To jest zbroja. A, nie. Błękitne szaty z aksamitu zdobione wspaniałą złotą szarfą i naramiennikami. Okej, no to szarfy, ten... Szaty, ale w teorii to jest zbroja. Więc wow. Mamy coś nowego. A, dobra, mam coś w ogóle na wytrzymałość tutaj? Niestety nie. Więc, a, tak. O, w ogóle ciekawe. Zwiększa siły woli daje większe odnajdywanie przedmiotów niż... Zwiększa szanse na znajdywanie przedmiotów. Dobra. A w takim wypadku na razie to może wezmę. Co tutaj więcej w sumie zrobić? Czy się chcemy przebrać to wszystko? Czemu by nie? Chwila. Czemu zmiana ubrania niby zmniejsza nam odnajdywanie przedmiotów? Czy mi to wytłumaczy, proszę, bo ja chyba czegoś tu nie rozumiem. A, dobra, strasznie to jest dziwne. Tak czy jak, no, jakieś nowe ubranko, jej, czy coś i tak. A, udało się coś zrobić, dostać w końcu. Chyba pierwsza lekka zbroja od dawien dawna. Będę się uswędrował, może nawet gdzieś poszukać informacji, czy są jakieś lekkie zbroje, czy totalnie zlamię inwestując tak dużo właśnie w, no, w przedmioty, które nie istnieją prawie, że w tej grze. Ale tak, zaraz się tym zajmiemy, zaraz z tym pomyślimy. Póki co, o... Czy potrzebuję pomocy? Nie. Muszę podróżować i idziemy tym razem do... Wioski Uśmiechów. Tak mi się wydaje, tam chyba będzie najbliżej. Do miejsca, do którego chciałbym się udać. Nie dość, że najbliżej, to jeszcze mamy tutaj dostęp do... transmutacji. Którą chciałem sprawdzić, czy aby na pewno nie ma czegoś jeszcze lepszego. Szczęki Śmierci, cokolwiek to jest. Chitynowy obelisk, Cordelas piracki, topoka. Nie, nic chyba nie ma, chociaż czekajcie, to... Nie, dobra, już myślałem. Ale nie, nie ma niczego, niestety. A tutaj? Okej! Jest coś niby wow, fajne, ale z drugiej strony gorsze niż to, co mieliśmy. Gdzieś co wyberło. Poza tym nie mamy tych, jakichś tam tych diamentów, czy co to tam było. Tak. Coś tutaj może coś ciekawego. Nie mamy tej diamentowej ikry nadal, czymkolwiek ona jest. No i sól, ale sól bym się nie przejmował, bo zawsze można łatwo zdobyć. Tak samo tutaj rozdarty mieczownik, ale nie mamy ani mieczy, ani nie mamy ikry diamentowej, więc tak, tym się nie przejmujemy na razie. Tutaj odpoczywam po raz kolejny. I... Idziemy do ciebie, bo ty jesteś teraz naszym najważniejszym punktem. Nie mamy medalionu, więc tego nie ulepszę. No ale mamy pukle włosów, bo trochę mi wypadło ich tam przed chwilą. I tak, możemy ulepszyć jarzębinowy postarą raz. Zaraz go ulepszymy jeszcze dalej, bo mamy teraz żołnierskie wiersze, więc tak. Jeszcze bardziej, niech nasza magia będzie zabójcza i potężna. W końcu, no na tym powinniśmy polegać chyba bardziej. I jeszcze raz. 54. Piękne wartości. Bardzo piękne nawet. I... jeszcze bardziej mogę? Nie, tutaj są potrzebne rozkazy możnowładcy, których nie mamy. No i nie mamy też soli, więc tak...
Na tym razie kończymy to wszystko. I... Worek ziemi. Gościu od worka ziemi chyba był gdzieś tutaj, jeśli się nie mylę. Kawałek dalej dosłownie, więc... Miejmy nadzieję, że właśnie dobrze kojarzę. Bo chciałbym zobaczyć, co zachodzi się z tym workiem ziemi. Może też warto byłoby zobaczyć jego opis? Tak myślę. Tak, bo w sumie ten work ziemi, to nie wiem nawet jaki miał opis. Więc tak, zanim coś zrobimy z nim, to właśnie... Lećmy może, gdzie on jest, żeby zobaczyć opis. Tutaj? Nie, to raczej będzie w tym wszystkim. Dobra. Worek ziemi. Jutowy worek pełen ziemi. Zapięcie wygląda na wykonane z metali szlachetnych i minerałów. Dlaczego więc zawartość jest tak zwyczajna? Nie rozumiem tego też, ale no... To ty chciałeś worek ziemi. Działaś jakieś błyskotki? Zgubiłem mały woreczek ziemi. Tak... To ten! Ziemia. Teraz tylko to mi zostało. A do ciebie mam pytanie. Czy szukasz pokoju? A czy szukam pokoju? Powiedzmy, że tak. Szukasz pokoju, spokoju. To świetnie. Naprawdę świetnie. Jak? Znalazłeś go? Odpowiedź jest prosta. Niestety nie. Ona taka smutna prawda. Spokój, pokój. No jeśli byśmy nawet go bardzo chcieli, to tutaj chyba go nie odnajdziemy. Za dużo tej dzikich bestii, jakichś innych marlaków i tym podobnych nieszczęść. Nie. Tak, ja też cierpię na tę przypadłość. Szukam pokoju i znaleźć nie mogę. Trzymaj, przymierz. Należały do niego. Okej, dzięki. Barbury Royalisty. Wow, to jest piękne, potężne, ale... Ale tak, ciężki pancerz klasy trzeciej. Właśnie, pogadajmy może jeszcze z nim? Ahoj, wędrowcze. Ktoś taki jak ja nigdy nie znajdzie pokoju, ale pomarzyć miło. Okej, czyli to tyle. O. Spodziewałem się czegoś więcej, szczerze mówiąc. Jak na taką akcję, którą na początku prawie samym słyszymy, widzimy, a dopiero teraz możemy rozwiązać. W sensie, no, zbrojka miła i w ogóle, ale... Ale tak, no... Sami po niej, jak ona jest ciężka. No cóż... Chyba nie pozostało mi nic innego, jak po prostu wyruszyć... A, jak to się nazywa? Do jakiejś nowych lokacji. Z powrotem. Nawet prawdopodobnie wiem, gdzie pójdziemy, bo... No, dużego wyboru to my nie mamy. Trzeba będzie się po prostu udać na bagna. Zobaczyć, co z tego wyniknie, jak z tego wyniknie. I no... Zobaczymy po prostu, co będzie. Jeśli kogoś szczerze zastanawia, czemu ja idę tutaj najpierw i tak dalej, to odpowiedź jest bardzo prosta. Chcę też, jeszcze zanim wyruszymy gdzieś dalej bardziej, zrobić coś bardzo prostego. Wrócić do pierwszego sanktuarium w celu zwiększenia naszej rangi w... No, w sanktuarium, w wyznaniu wieży. Nie wiem, jak to nazywać, nie pamiętam. Ale tak, ogólnie na pewno mam materiał już na takie rzeczy. Patrz na co, ile dajmy, to chociaż tych czaszek biliśmy. Ognistych, a pamiętam, że one były wymagane. O ile ich nie oddaliśmy już, bo pamiętam, że coś oddawałem, ale co to było, to nie mam pewności. No ale nie przejmujmy się tym teraz, po prostu idziemy, oddamy, może jakąś rangę zdobędziemy. A po tym wszystkim postawimy tu może nawet przewodnika, żeby móc się łatwiej poruszać znowu. Chyba mam ich jeszcze w nadmiarze, więc nie ma co się przejmować. Nie wiem troszkę, co dla nas zrobiłeś i praca. Więc tak, pierwsza rzecz. Nie mamy ucha żołnierza tropiciela nadal. Najpierw mamy jakiegoś żołnierza tropiciela. Żołnierza topielca. To jest zaskakujące, bo to są naprawdę podstawowe przeciwniki w pierwszych lokacjach. No ale trudno się mówi. Nie mamy, to nie mamy. Prochy żaroczerepu mamy. I mamy też prochy szepczącego. A zacznijmy szepczącego. I nagroda. Czy więcej skupienia, czy więcej mikstur leczniczych? Powiedzmy, że wezmę leczniczą. Bo jednak...
No łatwo giniemy. Tutaj wezmę jednak miód. I teraz tak, pozostało tylko ucho trendowatego, nerwy sercowidza i ucho żołnierza topielca, a może uda nam się osiągnąć maksimum. I nawet miałbym taką nadzieję. A jako, że mamy wyższe rangi, zobaczymy, czy jakieś nowe czary są. Nie. Tutaj coś nowego nie. Przedmiot jakieś wyjątkowo nowe. Nie. Nic nie ma. To jest takie smutne. Tak więc, ofiara w postaci przewodnika. Co ciekawe, nieważne ile ich odkładam, ciągle widzę ich 5. No i w tym momencie możemy bezpiecznie podróżować z powrotem do pieczary Hagera. Z której to pójdziemy szybko na mokradło, czy tam bagna, czy jak zwał, tak zwał. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Miejmy nadzieję, że wyniknie kolejne wielkie zwycięstwo. Tego bym chciał. Ale jak wyniknie jakieś wielkie zlamienie, porażka i tak dalej, to też nie będzie źle. Patrząc na to, że ostatnio udaje nam się jakoś radzić z tymi wszystkimi dziadostwami, które gra na nas zarzuca, to wcześniej czy później sobie poradzimy. Mimo moich wcześniejszych narzekań. Naprawdę, okazuje się, że po prostu polazłem tutaj zdecydowanie przedwcześnie. I tyle w temacie. Więc no, nie ma czy się przejmować, to się martwić i tak dalej. No, będzie dobrze. Przynajmniej powinno być dobrze. W sumie po co to robię? Nie wiem. A, i też jeszcze tylko jedną ciekawą rzecz. Takie chodzenie z daszami potrafi być szybsze niż normalne chodzenie. Czy normalne rolki, więc tak, to jest chyba najlepszy sposób na transport, jeśli nie chce się teleportować. I dobra, jesteśmy znowu na cuchnących mokradłach. W miejscu, w którym ostatnio padliśmy. I teraz tak. W tym miejscu cel powinien nasz być bardzo prosty. Pozbyć się oka. Ale jako, że jest to bardzo trudne, co nie wiem, czy chcę. Zamiast tego wolałbym najpierw spróbować się pozbyć pułapki. Tego nie mogę. Więc zobaczmy po prostu pierścień. O, nie umiem przeczytać tutaj nazwy, ale okej, wzmacnia obronę przed obrażeniami od trucizny. Jest to pierścień złośliwości. Wow. Okropne. Okropne. Naprawdę okropne. Nie umiem tego przeczytać prawie że całkowicie, więc nie wiem, kto takie dziadostwo tutaj zrobił. Ale dobra. Udało się ominąć jednego tego serca, widzę, czy jak to się tam nazywa, to gałka oczna. Tutaj mamy dwie takie przeciwniczki, które na szczęście nie są wyzwaniem żadnym. No. Jesteśmy w podziemnym, leśnym light tam w sumie, tak poniekąd. Mamy już przyrównywać do innych Souls-like'ów. Nie wiem, czy mi się też to podoba, czy nie. Chociaż nie jest aż tak chyba źle. Sama lokacja wydaje się być co najmniej znośna. Tak, coś tu więcej mogę dodać. No zobaczymy, dokąd to wszystko pójdzie. Poza tym, że na pewno muszę uważać, bo tutaj dużo będzie trucizny. Co w sumie też powinien już sugerować ten pierścień odporności na zatrucia. Tego pewnie zaraz ubierzemy. Ale to tak, jak mówię, zaraz. Na razie nie ma co. Okej, okay, dobra, tutaj myślę, że potem kole będzie trzeba, ale to jest najprościej w świecie winda. Klasyczna, więc okej. Okay. Dobra, dobra. Nie. Nie musisz mnie bić, przeciwniku. Sam jestem w stanie sobie zadawać obrażenia od upadku czy jakichś innych głupot, więc spokojnie, nie musicie mnie bić, naprawdę. Muszę przyznać, że nie wiem, czy to jest kwestia tego, że mam sztyleciki, czy co, ale ciężko mi jest ich trafić jako pierwszych w sytuacjach. W ogóle są to jakieś zombiaki całe w bandażach. Więc jeśli pozwolicie na moją teorię spiskową, możliwe, że właśnie odnaleźliśmy naszych trendowatych. Bo często jest, przynajmniej się tak przedstawia, że trendowaci byli cali w bandażach i jakoś tak dalej. Więc tak, bardzo możliwe, że znaleźliśmy ich. A jeśli nawet nie ich, to coś innego ciekawego, może? A jeśli są oni, no to super. Mamy potencjalnie kolejną
chciałem powiedzieć lokację, ale traci kolejną rangę. A, w przymierzu, jeśli uda mi się ich nafarmić. Dobra, a teraz tak, dwa czerwone odłamki. I... zobaczmy, co się tutaj kryje. Aha. Kamienny przywódca. Dobrze. Może nawet skorzystam tutaj z jednego, skoro dostałem kolejnego. Chociaż dobra, kogo ja oszukuję. Pewnie i tak, jak zwykle, nic z tym nie zrobię. No i skrzynka, która nie jest mimikiem, a w środku... ubranie alchemika? Które jest pewnie ciężkim pancerzem? Albo, jeśli nie, no to... to będę zaskoczony. Chociaż... nie ma tego? Wydawało mi się, że podniosłem tutaj dosłownie płaszcz alchemika, jeszcze jakieś nie takie rzeczy. A nie, kitel alchemika i... wow! Jest to lekka zbroja, która ma nawet dobrą odporność na trucizny. Co prawda ogień i elektryczność najlepsza mi odstajemna, ale... tutaj walczymy z truciznami, więc... oczywiście, że to wezmę. Rękawic chyba to nie miało w zestawie, więc zostawimy te, które mamy do tej pory. Dobra, nawet jeśli chwilowo, to jesteśmy właśnie, no, alchemikami. Teraz tak, dokąd dalej? Nie mam pojęcia, więc pozwólcie, że po prostu pójdziemy tu. Jest pełno wrogów, od których możemy bardzo prędko zginąć. Potem nie znaleźć dojścia z powrotem. Ale i tak tu przyjdziemy, bo czemu nie? I kolejny przewodnik, no. Uwaga, uwaga, antidotum. Liczyłem naprawdę na jeden z tych takich, powiedzmy, personalnych przedmiotów związanych z tym, a kim jest mój przeciwnik, ale okej. Okay. Antidotumy też mogą być. Przydadzą się i... kolejny antidotum oraz zatruty bułat. Okej. Okay. Nie, nie, nie! Postać, czemu to robisz? Czemu mi to robisz, postać, naprawdę? Smutne to. Smutne to, jak bardzo lamię, ale... ale tak, no ma to swój urok, jakieś to takie lamienie w moim wykonaniu. Wiem o tym dokładnie, więc tak... nikt mnie nie przekona, że nie jest inaczej. Po prostu to moje nieogarnianie sterowania w krytycznych momentach jest czymś, co naprawdę dodaje, jak już mówiłem, moim zdaniem, uroku tej grze. W szczególności, że to nie jest tak, że jestem totalnym jełopem, nieogarem, całkowitym i tak dalej. Chociaż podejrzewam, że są tacy, co by chcieli powiedzieć, że jestem i że w ogóle nie powinienem grać w takie gry. No i w takich momentach jak ten to teraz udowadniam. Ale no. Ja nadal uważam, że gram co najmniej znośnie. A takie właśnie momenty większego, mniejszego zlamienia, coś co po prostu daje mi trochę ludzkości. Pokazuje, że nie jestem jakimś gościem, który 24 na dobę siedzi i gra w tą jedną grę czy coś i wie wszystko o niej. Nie, po prostu jestem gościem, który w wolnym czasie lubi pograć i tyle. Nie próbuję jeszcze do tego jakieś sensowne, może mniej, może bardziej właśnie rzeczy komentować tutaj. No, i przy okazji przechodzić gry. Bo jak zawsze to podkreślałem i zawsze to będę podkreślał, to, że prowadzę ten kanał na YouTubie, który co prawda jest, no, bardzo mały, nieistotny. Wiem, że równie dobrze mógłby nie istnieć, bo nic by to nie zmieniło w sumie. Jest dla mnie poza tym wszystkim jeszcze dodatkową, wspaniałą motywacją do tego, żeby przechodzić te gry, które mam gdzieś tam napiętrzone na różnych moich bibliotekach, półkach elektronicznych, czy jak inaczej to tam nazywać. Bo to jest taka ciekawostka, teraz łącznie bodajże gier na własność na wszystkich serwisach i tak dalej mam ponad 700. No, tak, ja wiem, dużo. Chociaż nie aż tak dużo, jak co niektórzy. No, ale kontynuując. Z czego na samym Steamie ukończonych, dosłownie w folderze ukończone, jako tako, mam bodajże z 20 parę? Mało, wiem. I oczywiście to można powiedzieć, no ale spora część są pewnie darmówki te, które rozdawali na Steamie. Jak wiadomo, dużo osób bierze to, a potem w to nie gra. I no, moja odpowiedź brzmi... szczera prawda, sam jestem taką osobą, która bierze wszystkie darmówki, a potem i tak z nich nie korzysta. Co my tu mamy przy okazji? O, miejsce na sanktuarium, fajnie. No, ale to nie zmienia faktu, że no... kilkaset gier z tego na pewno...
Mam chociaż wzięte tak, powiedzmy samemu. Z własnych pieniędzy. Czy to z Humble, czy to z jakichś innych ofert mniej bądź bardziej specjalnych. No i wypadałoby to przechodzić. Ale mam co do siebie, że po prostu pogram jakąś grę trochę, potem jakieś inne sprawy mi wynikną. I mimo tego, że grę Dejma to uwielbiam, świetnie mi się w nią gra czy coś, to najprościej w świecie zapomnę o niej. Więc tak, ja potrzebuję czasami po prostu takiej dodatkowej motywacji do tego, żeby siadać do grania i grać. Nie chodzi o to, że mi się gry nie podobają, że nie chcę grać coś, tylko jeśli ja nie zacznę, o, przykład mam ucho trendowatego, co potwierdza, że to są trendowaci, super. Ale tak, dopóki usiądę, nie zacznę grać, to po prostu, jakby to powiedzieć, moja motywacja będzie niska, ale jak już usiądę i zacznę w coś grać, to często jest tak, że potem po prostu, jeśli mam na to czas i możliwości, co ostatnio jest bardzo rzadkie, to potrafię sobie nawet, może nie zerwać nocki, ale zrobić maraton z danej gry. Co prawie da się zaobserwować w teraz Salt'n Sanctuary, w moim wykonaniu. A mówię prawie głównie dlatego, że chociaż odcinków macie dużo, bo nie wiem ile dni już z rzędu, no ale przez trochę dni dosłownie wychodzi to tak, że codziennie macie odcinek z Salt'n Sanctuary. Właśnie spowodowany w głównej mierze tym, że bardzo mi się chce w to grać i potem jak usiadłem to właśnie no gram, że tak to powiem. Ale właśnie to nie jest taka prawdziwa maraton, bo to jest rozłożone już na wiele dni. To jest chyba trzeci czy czwarty dzień, kiedy siedzę z tymi wszystkimi odcinkami, które ostatnio widzieliście. Więc no, dlatego mówię, że to jest taki pseudo-maraton. Bo z jednej strony prawie jak maraton, czym zerwanie przysłowiowej nocki. Brawo, Gwiezdny Kluczu, mogłeś tego nie robić. Ale z drugiej strony, no, po prostu to jest takie, że czuję tą motywację dodatkowo. A tego wszystkiego by nie było, gdyby nie YouTube. I to jest takie ciekawe, naprawdę, bo to jest naprawdę właśnie takie specyficzne, że gdybym nie był tam w cudzysłowie przymuszony do ogrywania tego na potrzeby serii, to pewnie bym po prostu powiedział takie, a później teraz zajmę się czymś innym, tego typu. Nie to, że nie mam niby czym się zajmować w tym momencie. Ale pewnie, jeśli by nie, to oglądał jakieś głupoty na YouTubie, to coś, to może przeglądał, a jak to się nazywa, listy odkryte Steamie, bo tak, potrafię czasami zrobić tak, że po prostu siedzę sobie trochę dłużej, przeglądam dziesiątki list odkryć, żeby zobaczyć, jak dużo krapów znowu Steam będzie mi oferował. Pokroju, żeby tutaj teraz być, nie być gołosłownym, to co to tam, Dame na takie rzeczy, no jakieś takie gierki, które są dosłownie albo badziewnie zrobione, albo jakieś takie stokowe modele animu dziewczynek w bieliźnie, które strzelają do zombiaków. Też, i to rzeczywiście wszystko wykupione z takich modeli gotowców, nic własnoręcznie dodanego tam nie ma. Albo jak nie to, to jeszcze jakie są rzeczy, no powiedzmy podróbki takiej gry jak chociażby Vampire Survivors, które są jeszcze gorzej zrobione graficznie niż Vampire Survivors i prawdopodobnie też nie mają żadnych wielkich wartości ponad to. I inne tego typu. Więc tak, po prostu można powiedzieć, że moim hobby jest patrzeć na to, jakie krapy Steam oferuje, które niby mi się spodobają. I żeby nie było, nie. Nie podobają mi się w większości przypadków i nie wiem, czemu takie rzeczy mi Steam oferuje. Więc no, po prostu taką ciekawostkę tutaj zapowiadałem. A tak, a jak tutaj mam tego YouTube'a właśnie, to zamiast siedzieć powiedzmy na tym YouTubie i oglądać, jak ktoś coś gra, mówi czy coś, bo żeby nie było, gameplay aż tak dużo nie oglądam. Częściej, jeśli już coś oglądam, to są jakieś powiedzmy materiały innej tematyce, tak nawet i to określić. Ciężko mi jakoś jedną wspólną nazwę na to wszystko znaleźć. Powiedzmy, że po prostu są to najczęściej materiały albo o grach planszowych, zdarza się tak. Bo też jestem wielkim fanem planszówek. To też chyba niejednokrotnie pokazywałem, albo chociaż wspominałem. Już tak, bardziej wspominałem niż pokazywałem, bo no ciężko byłoby to pokazywać, skoro no nie mam ani kamerki, ani nie prowadzę żadnej, powiedzmy, rzeczy związane z grami planszowymi i tym podobne. No, ale kontynuując. No. Właśnie przez to, że jest ten YouTube,
To się motywuje na zasadzie, no trzeba jakiś ten odcinek zrobić. I jeśli nie mam żadnych większych obowiązków czy ważniejszych spraw do ogarnięcia. Jeśli też, powiedzmy, no jestem chory i tak dalej, no to po prostu siadam. No i ogrywam te gry na odcinki, a jako że nie chciałbym przerwać za dużo serii, co niestety mi się często zdarza, no to siadam i po prostu gram i do końca. Nie zawsze jest to 100%, ale no przynajmniej udaje mi się ogrywać te gry, których normalnie bym nie ograł. I zanim pójdziemy gdzieś dalej, to tutaj talizman znacząco zwiększa siły ataku, kiedy noszący jest bliski śmierci. Fajne. Ale jak dla mnie zbyt ryzykowne. I dobra, teraz jesteśmy tutaj, to są znowu te pająki. I niestety jest też ten rycerzyk taki z tarczką i toporem, który był moją zmorą, delikatnie to tak określając. Tam wtedy w... Jak się ta lokacja nazywała? To nie był ziggurat, to było to przed ziguratem. O cholera! Widziałem to. Nie można tak spamić w jeden żywioł. Widzieliście, co to spowodowało przed chwilą z moim życiem. Muszę naprawdę to balansować bez tego pierścienia specjalnego, który powoduje, że tego nie ma. Zdecydowanie. A, przy okazji pokonany. I ciekawe, że kiedyś to byli minibossowie, a teraz to jest zwykły przeciwnik. Naprawdę ciekawe. No ale tak. Nie macie się tym na razie przejmować. Ale tym jest, co się przejmować. Ja tam nie chcę. Tutaj lazłem ostatnio? A tak, tak, leźliśmy tędy. Dobra, w takim wypadku pozbądźmy się jeszcze tylko po prostu tych wrogów i innych takich spraw. Zanim pójdziemy dalej. Tamtego bossa chociażby. Tak, lampy, jasno mówię. Są w sumie świece, nie lampy. No, ale tak, wiadomo o co chodzi. Aż tam prawdopodobnie będzie boss. No. Miejmy nadzieję, że jak sobie z tym poradzimy. A teraz tak, tak. I minimalnie zabrakło. Cokolwiek tam jest, muszę jakoś to odkryć. No, widzicie to? Widzicie? Jak mało brakuje za każdym razem? Tutaj jak znowu będę skakał, to zablokuje się to coś innego. Chociaż może to ma inne zastosowanie, może jakoś tak inaczej tam się dostać można. O. Okej. Okay. Czy to jest związane z tym pokojem? W wypadku... Po co to? Po to? Wyżby? Naprawdę? Okej. Okay. Jeśli tak jest, no to niech i tak będzie. No i idziemy. Co tu mamy? Petor Przeokrutny. Oponent, który wypluwa usta przeciwko nam. Które są na chyba 3 ciosy. Na szczęście jesteśmy w miarę uodpornieni przeciwko truciznom. Więc nie jest aż tak źle. Chociaż chyba jeszcze tarczy nie wiem. Znaczy jaki tarczy. A, pierścienia antytrującego nie wziąłem. Było jeszcze łatwiej. Jest to dziwne starcie, co najmniej. Inaczej tego określić nie potrafię. I na pewno byłoby przyjemniejsze i znacznie prostsze, gdyby nie wypluwał tych ust. Przez to, że te usta też wypluwa, to ta walka będzie, można powiedzieć, długa i męcząca. Nie to, żeby bez tego też nie była wystarczająco długa. Ale tak, nadal wydaje mi się, że może będziemy w stanie nawet za pierwszym podejściem go pokonać. Miał końcówkę życia i nagle zginął od razu. Nie rozumiem, to jest ostatnio coraz częstsze. U tych bossów. Ale dobra, pokonany. Coś dał. Ząb Fetor Przeokrutnego. Czy coś więcej dał? Nie wiem.
Może. A tak czy siak możemy iść dalej dzięki temu. Więc zobaczmy, dokąd to nas zaprowadzi. I mam tutaj omszały pierścień, który reaguje w taki sposób, że zwiększa tempo regeneracji kondycji. Jak najbardziej przydatna to rzecz. Jednakowoż na razie nie mam na niego miejsca. I czyżby to było to, o czym ja myślę? Tak, to jest to, o czym myślę. Tędy możemy się dostać na tą tak jakby drugą stronę tych wszystkich rzeczy. A nie, jednak nie. To jest po prostu... powrót. Cokolwiek skrywał w sobie ten fetor przeokrutny, nie było to związane chyba z samą tą lokacją, tak w głównej części. Tak mi się wydaje. A może właśnie było? Ciężko mi stwierdzić. Okej, okay, w ten sposób przynajmniej nie zostaniemy. No to też nie będę próbował jakoś wielce, chociaż czy to jest to samo miejsce? Na pewno? Może to jest jakieś nowe miejsce? No, w sumie może to być jakieś nowe miejsce i mogę tylko je błędnie kojarzyć z czymś innym. No... Chyba? Chyba? Będę musiał sprawdzić, bo... Tak, jak teraz myślę o tym, to... Ja mam słabą pamięć do takich miejsc w tych grach, więc ciężko powiedzieć, tak, to jest inne miejsce, tak, to jest to miejsce, ale... No nie widzę powrotu, więc... gdziekolwiek to idzie, chyba trzeba będzie sprawdzić jakoś inaczej... I jednak to jest inne miejsce. I tej nieznajomy. Jesteś podobny do mnie, prawda? Również polujesz na potwory dla ich soli, prawda? Tak. Tak myślałem. Myślałam, chyba powinno być, bo tak bardziej na kobietę wygląda. Moje łowy zaprowadziły mnie na to bagno. W tej jaskini jest zagrodzone przejście. Ale poznaję tę barierę. Nazywa się czerwonym progiem. Istnieje piętno, które pozwala jego nościelowi przebić się przez czerwony próg światłem pochodni. My, czerwone czerepy, pilnie strzeżemy tej tajemnicy. Ale to wyjątkowe okoliczności. Chcesz przyjąć piętno? Oczywiście, że tak. Bardzo dobrze. Podaj mi dłoń. I nasza dłoń już jest strasznie spalona, jak tak myślę o tym. Piąty raz nam spalili. I tak. Piętno czerwonego czerepu. Zobaczymy zaraz jego opis. I tak. Moc zawarta w piętnie. Załóż to piętno, by podsycić swoją pochodnię światłem, które pozwoli ci przechodzić przez tajemne czerwone blokady, zwane czerwonymi. Progałem czegoś tak. Popatrz oczami łowcy. Mój lud stworzył czerwone progi wieki temu, aby ukiełznać bestie. Byliśmy łowcami koszmarów, zniewolonych bestii, opętanych zwierząt, demonicznych duchów. Czasami chwytaliśmy naszą zwierzynę i trzymaliśmy w więzieniach z czerwonego progu. Wyspa jest pełna barier czerwonego progu, lecz nie ja je umieściłem, albo umieściłam, raczej patrzę na oczy. Nie umiem tworzyć czerwonych progów i nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze potrafi. Tajemnica zaginęła wieki temu. Ta wyspa ściąga ludzi z wielu miejsc i czasów. Musiał być tu inny czerwony czerep sprzed kilku wieków. Pomyślnych łowów, przyjacielu. Już przyjacielu, oczywiście. No dobra. Mamy taką piękną zdolność. Ja po prostu dematerializuję to przy świetle pochodni. I wypuściło nas to w jakimś miejscu takim ciekawym dosyć. Zaraz zobaczymy, gdzie to jest, co to jest. I uwaga, jakiś duży most. Port za bagnem. Znowu taki, nie chcę z nim się bić. Nie chcę. A czy jest to jakieś bezpieczne miejsce? Jakieś sanktuarium, coś tego typu? Byłbym bardzo wdzięczny. Nawet bardzo, bardzo wdzięczny, gdyby okazało się, że tu jest. Chyba w złym kierunku idę, jeśli szukam sanktuarium. A jednak nie, mamy to. Sanktuarium, co prawda, nie nasze. A... Jakby to najłatwiej powiedzieć...
Nie pamiętam, jak się oni nazywali, czy tam ludzie z żelaza, czy po prostu żelaźni, czy jak. Ale ogólnie można powiedzieć, że to jest wiara bez wiary. No, tak czy jak udało się znaleźć. Trzeba ci coś wykuć. I pogadajmy z nim ogólnie, żeby ten kowal może coś tam powiedział. I no, jeszcze słowem wstępu. Jest to jedno z trzech przymierzy, sojuszy, wyznań, czy jakkolwiek to nazwać, startowych. Więc no, podobnie jak też Światło Devary, czy jakoś tak. Nie wiem, jak trafiłem na tę wyspę, ale za to nakłócił się znam, więc tym się zajmuję. Jestem z Mordoru, urodziłem się tam i wychowałem. Nigdy nie wyszczepiłem nosa poza miasto, a mimo to trafiłem tutaj. Ostatnie co pamiętam, to pobyt w piwiarni, picie, śpiewy i śmiech. Pozostałem porwany, jesteśmy przytomności to na długo. Ale widzisz, myślałem o tym, czegokolwiek chcieli ode mnie porywacze, teraz tego nie dostaną. Nie mogą sprzedać mnie handlarzom niewolników, ani nie dostaną za mnie okupu. Nie, dopóki jestem rozbitkiem na tej wyspie. Gdyby chcieli mojej śmierci, od razu by mnie zabili i wyrzucili za burtę. O nie, oni musieli być we wraku. A po mnie nikt już się nie zjawił, więc pewnie tam umarli. Powiedz mówiąc, chcieli mnie pojmać i zginęli, a ja nadal żyję. Przetrwała mnie lada niebezpieczeństwo, a teraz powiem zajęcie się twoim, co umiem najlepiej. Okej. Dobra. Czyli nie dostaniemy wyjaśnienia, co to za przymierze, czym się oni zajmują i takich innych rzeczy. Po prostu mamy kowala. Okej. To na zakończenie tego epizodu. Zobaczmy jeszcze pierścień, który obrona przed uderzeniami. Okej. No więc w takim dziwnym miejscu kończymy w takim wypadku nasze spotkanie. I tak, mamy tutaj niby sanktuarium. Nie jest ono co prawda nasze, więc ciężko będzie tutaj z dodaniem przewodnika. Jednakowoż jeszcze przemyślę to wszystko. Może nawet użyjemy takiego czegoś, które pozwala właśnie zmienić, do kogo należy to sanktuarium. Ale tak, na ten moment jak mówię to tyle, więc no... Do zobaczenia już w kolejnym epizodzie, który prawdopodobnie będzie niebawem, chociaż nie mogę tego zagwarantować, no a teraz to trzymajcie się i hej.